Siemano widzowie, witam was na moim kanale, witam was na kolejnym live'ie i dzisiaj zagramy sobie w Brawl Stars, ale nie tylko, bo zagramy też sobie w Pański Jumping. No i na początku, w sumie nie wiem co na początku, no dobra, jak w tytule, najpierw Brawl Stars. No i oczywiście subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, piszcie na czacie, czy jesteście. Jak widzicie, w zadymiarzach nic się nie zmieniło. Karnetu chyba w tym sezonie nie kupuję, bo jest, mam za mało rzeczy, tak stwierdziłem, odblokowanych. No chociaż Eevee jest, więc szkoda, ale no 11 dni na pewno nie przejdę 30-40 poziomów, więc więc zagramy sobie dzisiaj tylko... Czy nie kupujemy w ogóle karnetu? Zobaczymy, czy coś w sklepie jest. To 13 megaboksów, no. Nie, za dużo strata chyba. Jednak nie. Tutaj nie mam Edgara. No szkoda, bo to doktor to jest Edgar. Mi się podoba. Tak, doktor Edgar. Przebrania nie ma. Siema Debartek, siema, siema. I oczywiście to jest też live, gdzie możecie ze mną zagrać. Ja tylko na chwilę. Okej, okay, bo mam dużo nauki. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, zaczynamy nasze gry. Wbijamy na początku 10 rankę na Loli w starciu solo. No i rozpoczynamy dzisiejszego live'ika, który potrwa, no nie wiem, może tak z godzinę. Bo siema Igor, siema. Nie wiem, ile dzisiaj potrwa live, ponieważ widzowie, może z którą mamy godzinę? 19:27. Naprawdę Bartek wysłał emotki. Mamy 19:27, no to trzyma się jakiś Igor. Myślę, że potrwa do ten, no gdzieś do... nie wiem, gdzieś do 21:00 tak mi się wydaje. No bo... Chociaż chyba, że coś miałoby się zmienić, o czym wam raczej powiem. Znaczy, w sumie widzę, miałem wam nie mówić, kiedy kończymy, więc nie będę wam mówił. Mamy koldzika. Trzech zadymiarzy pozostało. Więc mamy 10 rangę z pierwszej rundce. 6 totalnie. Dwartek pisze. No i... No i lecimy. Tutaj mamy Cuba. No dobra, dużo Cubów jest niezbierane. Akurat tą mapkę lubię. Sobie możecie napisać, czy też tą mapę lubicie. Nie wiem, jak ona się nazywa, zaraz zobaczymy. Tu mamy 8-bita. 8-bita mamy, no i którego właśnie porobiliśmy. I mamy wielkie starcie. Dobra. No i... Szyfonia. Dobra. W ogóle kompa nie mam włączonego, więc nie będę widział tych. Jakby... Będę widział, bo mi się tu wyświetlają te wiadomości, ale ostatnio patrzyłem przez kompę, ale to nic nie szkodzi. Dobra, mamy 10 rangę, o czym wam mówiłem. 30 żetonów i 561 końców. Włączę z Igora i z ciebie. Dzięki, Dewartek, dzięki. O, zaraz będziemy mieć 13 300 puszek. No to fajnie. Fajnie. Wbijamy. W ogóle będę dzisiaj wbijał na Rafsie. Mam jeszcze. Tylko Rafs. Może jeszcze kimś. Na Mortis się mamy i mamy na B. My chcemy zrobić na 10, czy na 20, czy na 15. Bartek też jest szyfunkiem. Czekajcie. Zobaczę na czacie. Dwartek też jest szyfuniek. No tak, tak. Szyfuniek my. Okej. Okay. No tak, tak. No i... lecimy. Tutaj mamy... No nie, 300. W ogóle nie szukajmy może tych już. Tutaj mamy na 9. Mamy gdzieś tu... Mamy... Możemy wbić na Darylu. Jeszcze. Dobra. Możemy wbić na Darylu. I sobie rozpoczynamy. No i... No dobra, teraz jeszcze przeczytamy sobie czat. Tam mam Stew.
Dobra, Igor Bros. Starszy, bo szef rządzą. Dobra, ja teraz zobaczę to na czat. Szef rządzą, 66 subów mi wybiło. Fajnie, fajne, gratki. To szybko suby idą u Igora. Właśnie widziałem wczoraj u ciebie Igor live'a. Oglądałem połowę, ale niestety musiałem się uczyć i musiałem jakby już odejść z tego live'a. No i ten. No i byłem ogólnie, byłem. Mamy Jackie. Możecie też napisać, ile macie subów, widzowie, bo na pewno pogratuluję. I dobra, tam mamy Jackie, jak strzeliłem, kurczę. O, zapomniałem, jak się ta mapa nazywa. Zaraz 40 prawie. No to fajnie, fajnie. Czy mamy tu kogoś? No nie, tu nie ma nikogo. Mamy Stew. Tam mamy, dobra, oj. Mamy Rico, mamy. Mamy Rico, dobra, i wygrano. Ten live zrobią chyba z Minecrafta. No. No to fajnie. Ja ostatnio też się zaciekawiłem bardziej takim budowaniem domów. Bo ja na ogół, jak grałem w Minecrafta, bo teraz nie mam, to właśnie budowałem sobie, no takie domy. No śledztwo jeszcze budowałem, nie? Zazwyczaj domy. Domy budowałem. Tak, dobra, gramy, nie wiem, czy kim gramy. Ten live będzie z Minecrafta w niedzielę. Okej, okay. Ale to na tym kanale Igor Gaming. No dobra, my sobie szybko wbijemy Viper. W sumie nie, Viper nie. Ale ten. Kurde, już widziałem kogoś tu. Dobra, Piper. Tak, tak. Igor pisze. No i dobra. Więc lecimy. Kolejną rundką. Tu znowu zapomniałam, jak się ta mapa nazywa. Kurde, no. Dobra, nie będę strzelał, bo tam ktoś może być. Tu ktoś może być. Jest Poco. Mamy Poco? No nie, jeszcze nie, ale zaraz nas może Poco wziąć. Mamy strzelonego Poco. Dobra. I nawet nie widziałem, kiedy... Nie widziałem tego Poco, a go i tak zastrzeliłem. Tam mamy Dynamike'a. Dobra, chyba ulta nie muszę używać. No tak jest. Chociaż... co się stanęło? Co się tu stanęło? Zobaczę szybko na czacik. Dobra, na razie ostatnia wiadomość to było tak od Igora. Dobra, teraz sprawdzę. Wyspiarska inwazja, ta mapa się nazywa. Mam ją tutaj. Wojna! No to ona nie przypomina takiego kształtu w ogóle. Batalię mamy. Nie skończę. W ogóle batalia to chodzi o to, pokonując przeciwników, pierwsza drużyna. Dobra, wiem co to jest. Można, na tym można było zagrać. Ale nie wiem kim. Mortisem w sumie. Mortisem. Widziałam, że coś tam się wyświetliło na czacie. Czy nie na czacie, tylko na dole. Za szybko. Coś tam minęło. No dobra. Więc jak jest o 21 live, to myślę, że zrobimy do 20.15 Brawla. O 20.15 zrobimy pański jumping. Podobno nie było pański jumping, powiem wam, widzowie. Tak teraz u mnie to na zmianę było, że pański jumping więcej nagrywałem raz, a raz raz więcej nagrywałem Brawla teraz. Oczywiście zapraszam do odcinka mojego poprzedniego, gdzie wbijam na Rico 20 rangę. To możecie patrzeć na opis. Oczywiście jest mój film, gdzie zapraszam was do klubu o zwycięstwo, fajnie. Jest tam opis do moich niektórych shortów, do których nawet teraz zapraszam. No i nie wiem, kiedy ogólnie następny live'ik. Nie wiem, może w piątek. Ostatnio dużo tych live'ików robię. Słuchajcie, muszę się przesiąść, bo... Ostatnio dużo tych live'ików. Mamy już 13 315 puszek.
Co mamy za 500? No, ale trochę słaba nagroda. Wolałbym tego boksika. Mega skrzyneczkę. Tym mamy 1000 tych. 1000 monet. I potem już nic. Dobra. Znaczy potem mamy jeszcze. Mamy. Dobra, zbieramy złotego złotego skina. Bym chciał, żeby to nie było do Barley'a. Chociaż nigdy nie widziałam u Barley'a jakiegoś skina. No za co? Nie. Ta oferta jest mało przekonująca za 149 gemów. To za 290 za dużo jakby. Tego bym nie, chyba raczej nie chciał. Ale jak są inne jeszcze. Co to w ogóle ten Sariko jest? Co to Meg? To Meg? Nie, no Riko też tam przecież jest. Średnik Riko, no to jest w karnecie. Jest w karnecie? Dobra, my sobie gramy kolejną bitwę. Wbijesz po live'ie do mnie na kanał? Tak, a też będziesz miał live'a? Ty Bartek? Też będzie live'ik? W sumie czekaj, bo... Znaczy mogę wbić jak na live'a, ale na chwilę, bo... Muszę jeszcze tam do szkoły różne rzeczy poogarniać. I ten... No i... Jeszcze tam przeczytam sobie parę, nie? Bo... Mam ogólnie zadane coś tam, znaczy mam zadane na poniedziałek książkę i ten live. Czekaj. To Bartek pisze, live dziś nie, ale film był. A to tak, widziałem film. Jakby nie wchodziłem na niego, znaczy weszłem, ale na chwilę, bo musiałem, jakby byłem zajęty trochę. Ale obejrzę. Widziałem, że tam oceniasz konto Igora chyba. Dobra. Kim by to zagrać? Gailem dawno nie graliśmy. By można było. Znaczy. Na tym nie mogę. Powiedz, suchar. Nie przygotowywałem się do tego ostatniego live'a, gdzie wbijaliśmy 100 subów. To muszę spadać. No dobra, to dzięki Debatek, że byłeś chociaż chwilę. No i ja się pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich na live'ie. No i siema. Suchar. Ojoj, dobra. Będę sobie wbijesz na bitwę. Będę też myślał. No za tym. Suchar. No. Kurde, no. Nie wiem, nie mam pomysłu w ogóle. Niby coś tam mam, ale to są takie wymyślone, jakby to już przez kogoś zostało wymyślone. A nie chcę tak jakby mówić, nie? Bo... Było słabe. Nie wiem, co to jest. Jakieś ślagi. Jakieś ślagi? Z czego w ogóle? No to jest, ja idę w przód, a nie w tył. Masz, widziałeś? Dobra, zaraz przeczytam, Igor, zaraz przeczytam, tylko dokończę bitwę. No, podczas bitwy przeczytam, może. Dobra, teraz szybko przeczytam. Może, widziałeś, a nie moje majtki. Jak pod... Same róże. No to nie wiem, może. Faktycznie, miałem. Dobre. Nie, no, może coś wymyśl, czekaj. Dobra, myślę. Pani w szkole, dobra, też mam. Pani w szkole się pyta, czy macie pracę domową. Jakby to było słabe, to sorry, ale ja nie umiem wymyślać tych sucharów. Pani w szkole się pyta, nie wiem kogo, załóżmy. Adriana, załóżmy. Załóżmy, że Adriana. I mówi, Adrian, masz pracę domową? A Adrian mówi, mam. No to pani mówi, to pokaż gdzie. A Adrian mówi ten. Adrian mówi, no przecież nie mam. A pani mówi, przecież mówiłeś przed chwilą, że masz. A ten Adrian mówi, byłem na wsi i koniec zjadł. Nie wiem, czy to było dobre. Jak nie, to sorry, ale ja już mówiłem, że nie jestem w tym. Może nie...
Nie, może się nie znam, ale nie jestem jakbyś tym specjalistą. Kurde, już 20, 21 sekund zostało. Oj. Oj, dobra, dam piłeczkę tam. Kurde, przegramy. Chyba przegramy. Dobra. To taka ciekawostka, nie mam wiskać. O, no. Nawet nie widziałem. Dobra. Lecimy sobie. Masz ma bitowcem? Możemy. Jaką mam misję? A wygrać te bitwy. Aha. W Warszawie. Igor. O, na czasie napisał. O, wiesz, w Warszawie. No dobra. Ja tak też widzowie czasami będę ciszej mówił, bo nie chcę jakby, żeby coś, jakby jakaś tam, coś się, jakby, no będę ciszej mówił, czasami, no ale to nieważne. Dobra, gramy na drużynie. Dobra, mamy Franka. No i będziemy mieć go. Mamy Franka. Czy będziemy mieć Nitę? Mamy na pewno Bula. Jest. No i jeszcze Poko ma tam Bula. Oj. Dobra, ten Daryl tam poszedł. Ojej, no niestety, no Daryl jest dobry. No blisko, z takim Poko szczególnie. Dobra. A mogę wam widzowie ten klub pokazać. Tu jest ten klub. No i oczywiście zapraszam was do klubu. Jest otwarty, wymaga 0 pucharków. Więc zapraszam. No i dobra. Mamy 13308 pucharków. Więc my sobie Barleyem dawno nie graliśmy. No, będziemy grać sobie dzisiaj różnymi zadymiarzami. Like. Zobaczymy, jaka to mapa. A nagrałem na tej, grałem. Napad. No, napad, kandydaci dnia. No, na nagrodzie zagram. Tak, to bezpucharkowa. Wydarzenie bezpucharkowe, więc. Więc będzie dobrze. Dobra, tu mamy najpierw drużynę przeciwną. No znowu by tam trzeba było, ale nie, no mogę się przeleportować. A dzisiaj jeszcze tam mogli, a dobra, bo pewnie ktoś porozwalał ultem. Dobra. Oj, prawie bym się uleczył. No rzuciłem tego ulta za późno. I jeszcze mi przegapiłem teleporter. Dobra. Tam mamy tego Rico, tam mamy Maxa. Tutaj mamy. Dobra, mamy tutaj. O, możemy sobie się uleczyć. A dla przeciwników to chyba jest na stracenie, tak jak upam ten HP. Tak mi się wydaje. Chociaż Barleyem nie grałem dawno, więc. Dobra, mamy tutaj. O! Tutaj wezmę się, uleczę. No niestety jeszcze się nie uleczyłem. Dobra. Ojej. O, myślałam, że już mnie strzeli ten Max tam. Dobra, przeleportowałem się. Jeszcze sobie wziąłem ten butelkę z soczkiem. Energetyk. Dobra, mamy dużą przewagę. Mamy dużo gwiazdek. No i. Och! Dobra, przeteleportowałem się. Trzeba teraz się uleczyć. Dobra. Teraz trzeba ich tu pokonać i lecimy.
kolejnymi rundkami. Dobra, ulta zużyłem, ale to i tak nic się nie stało. Tutaj też można, o sobie spokojnie, tu wziąć, użyć. No i tutaj jeszcze, o. Dobra, no i wygraliśmy. Ile ja miałam tych gwiazdek? Dobra, na pewno nie jestem gwiazdą gry. Zagraj ponownie, chcę Nita. No nie. Na czacie coś mamy nowego? No niestety. Mam jakieś skiny do Bardeja? No nie. Do El Primo mamy. Możemy nim zagrać. Na wbicie 20 rangi ile potrzeba? Co? 100 pucharków? Oj, 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 oj. No za dużo. Za dużo na dzisiaj wbicie. Wtedy dawno nie grałem, ale nie wiem. No, może zagrajmy po kolei sobie tym zadaniarzem i po. Chociaż brokiem bym zagrał. Ale to już na starszy solo. No dobra, gramy. Jest godzina 19:46, dokładnie za pół godziny. O. Będziemy przechodzić na fine ski jumping. Będzie. O, co ja mam jakiegoś Monster Power do broka? W ogóle dawno powiem wam widzowie, nie grałam w fine ski jumping. Mówiłem wam, że gram ogólnie teraz ski jumping i tam tak mi nie idą odbicia. Musimy zagrać na planicy chyba. A nie, w sumie na Vikersund jakoś mam. Coś mi tak myślę, że na Vikersund. Nie lubię skoczni w Predacji. Nie no, w sumie jak się damy niektórych poskoczy, to wszystkie są fajne. Tam jest jak, chyba Frank będzie gdzieś. Tak mi się wydaje. No jest. No i jeszcze trzeba. O, dobra. I wielkie starcie. Czyli to jest Star Power, bo jak teraz tam wezmę, no to tak, jest taki ten ogień, czyli to mamy Star Power, to broka. No tak, pamiętam, nawet chyba kiedyś na odcinku ten wbiliśmy. No dobra, przeciwnie poddał się chyba. Mamy 10 pucharków, no i zaraz 18 ranga. Nie no, za 19 puszek. To sobie trochę odsłonię. Dobra. To jest Liga Kubawa. Dosz, nieważne. No i no, gramy Jesse. W sumie bolem. Ból jest ostatnio dobry. O, ten. Jak to się. To, jak ten ból się nazywa? But. B800. Czołg. Mam dużo. Znaczy, pomocnik ból, ale chyba z tym sobie gramy. To dawno jakby nim nie grałem. Dobra, mamy na starciu solo. Gramy. I. No i. No i lecimy. Sobie widzowie. No zapomniałem, że. Przecież ja wam nie będę mówił, jakby kiedy kończymy, nie? Bo to już różnie było. A nie chcę, żeby było tak, że mieliśmy kończyć 21 na przykład, a kończymy 20, nie wiem, 40. Kurde ten. O, dobra, ma ostatni gadżet. Którego teraz chyba nie użyję. No tak jest. I Shelly. Dobra. Bull ma mocny ten. Mocny ma ten. Ataki. Tam jest Shelly. Dzięki za kiełby. No i dobra. Ja wiem, gdzie ona gdzieś. Ona tam jest. Sobie pójdziemy tędy. Oczywiście będzie tu. Oj, oj. No ultem nie pokonał. Minus 5 pucharków. Minus 2. Uuu. Za 20 rangę minus 2 pucharki. Zdziwiłem się. Dobra, czym by teraz tu zagrać? Kikiem. A gram takimi zadaniarzami, którymi bardzo dużo, długo nie grałem. A wy widzowie oczywiście subskrybujcie kanał. Dajcie łapkę w górę pod tym live'em. Zapraszam was na moje inne odcineczki. No i myślę, że niektóre się jeszcze nie wiem kiedy pojawią, bo no nie wiem, no jakieś tam wpadną oczywiście. Za, nie wiem, może muszę jeszcze nagrać. Nie wiem z czego widzowie, czy z fański jumping, czy z Brawla nagrać odcinek. Jak myślicie? Napiszcie. Chociaż widzę, że jest 0 osób, niestety. Ojejoj. Ojejojoj, ojejoj. No tik na takie rzeczy jest słaby. No takie rzeczy niestety jest słaby. Dobra, my lecimy.
kolejną rundką lecimy sobie na... Na Riku. Nie, na Riku nie. Na Rozie. Na Rozie. Coś było w sklepie? Nie, przewidziało mi się. Ja w ogóle w Brawlu tak rzadko aktualności sprawdzam. Czytam informacje nowe, nie? Chyba to tak się bardziej nazywa. Dobra, czy ktoś tutaj będzie? Można iść tutaj na połudzyki. Tu jest Barley, którego teraz weźmiemy. Tak jest. Dobra. Szukamy kolejnych zadymiarzy. Można tutaj ich poszukać. Dobra, tutaj uciekam. I dobra, mamy Nittę. Jest już czterech zadymiarzy. Szkoda, że nie ma, tak jak już wam mówiłem niedawno, że nie ma tego trybu eliminację plus. Jakby starcie plus, nie? Tam by można było sobie pucharki podwyższyć. Dobra, gdzieś tutaj jest ten bo. Dobra, mamy bo. Jest wielkie starcie. No i lecimy. No, ja na pewno jeszcze widzę i pomyślę z tym odcinkiem. Czy z pański jumping, czy z Brawl Stars, ale możecie napisać z czego. Mamy wielkie starcie. Pewnie ktoś będzie tu w krzakach. No nie. O, jest. Dary. Dary przyszedł. W ogóle, co to za garo? O, dobra. Znam go. No. Daryl ucieka. Ojej, ja się tam nie będę wstawiał ogólnie. Tutaj gdzieś. No jest Daryl. Dobra, jest Daryl? Będzie? Tak jest, mamy Daryl. Więc wygrana bitwa. Mamy na Rozie 18 rangę. Więc teraz będzie 19. Sprawdźmy czat. Nie ma nic na czacie? Nie ma. Dobra. Teraz zagramy sobie Karlem. W ogóle kiedyś, widzowie, jakieś 4 lata temu Brawl Stars miała te takie emotki. Pamiętam Bibi, że była tak jakby na wprost. Czyli teraz gdzie mam Bibi? Była na wprost, nie? A teraz jest tak... Znaczy, nie wiem czy na wprost, ale na pewno są tak inne ustawione. Inne zdjęcia są, nie? I to mi się też przypomina. Dobra, mamy tu Serge'a. No nie, go nie weźmiemy. Chociaż Karl, bardziej El Primo by pasowało na taką mapkę. Bo z bliska wali, nie? A to też jest jakby dobre. Bull też by pasował, Daryl też by pasował. Ale do takich dużych to chyba nie. Tu chyba nie pasował. O, ale przyspieszył. Idę tu, bo tam mam więcej kubów, ale nie chcę. A widzę, że Serge na nas poluje. Chyba. No, tak się zbliżał przynajmniej. Tam też ktoś w krzakach może być. O, Serge na nas nie poluje, a jednak. No i dobra. Czy mamy tu Serge'a? Dobra, teraz tutaj pewnie będzie szedł. No nie. Tak naprawdę tam nie chcę wychodzić, bo tam wiem, że jest jakaś zadyma. Jest Serge. Jest Serge. Dobra. Ojej. Ja tylko nie zauważyłem. Trafniejszy czacik szybko znowu. Fajny. Jak to się nazywało? Suchar? No suchar. Dobra, 19 ranga. Brakuje nam 22 pucharków do 20. No, na Karlu możemy wbić, ale no nie dzisiaj. Ale będą takie odcinki, że będziemy wbijać jakieś rangi. Myślę, że najwyżej to będzie 20, chociaż 15, nie no, raczej 20. 20 jeszcze taki poziom dosyć fajny. 15 też, ale jeszcze taka. No, do 20 to jednak sporo. Możemy wbić 9 rangę na Piper, na nokaucie. No i się nie graliśmy na nokaucie chyba. No nie graliśmy, nie pamiętam. No i dobra. Zaczynamy bitwę. Bitwa. No i jest Eve w naszej drużynie. No, bardzo dobrze. Jest tam Bo, który nas atakuje. Jest Bull. Ojej.
Ojej, prawie mieliśmy. Tylko Dynamite został. No i Dynamite powinien go pokonać. Tak jest. Znaczy nie Dynamite, tylko ten Eevee. W ogóle mi Eevee myli się z Eve cały czas. Ja mówię Eve, a potem poprawiam, nie? Więc... też takie dziwne. Znaczy nie dziwne, no bo... To w każdym razie jakby mówię źle, ale... ale... Zwycięstwo, ale mamy zwycięstwo. Mamy 9 rangę, mamy jakąś bitwę. Czy wbijamy ją? Opłaca się? Nie, nie opłaca. A w ogóle musimy jakąś bitwę na 500, za 500 najlepiej wbić. No na Darylu nie zrobimy. No zadaję 16. No możemy to zrobić na Darylu. Mamy na napadzie. No jak zrobimy te dwie misje, to i tak będzie razem 500. No to dobra, to robimy. Napad kandydaci dnia. No i wystarczy, że jednego członka jakby zabijemy. Jakby z wydarzenia. I ten. Nie wiem, czym zabrać. Amber może. Chociaż Amber. Griff. Jeszcze pamiętam, jak tego Griffa, nie? O tak... go sobie oglądałem, jak on wygląda, że monetami rzuca, a teraz po prostu wybieram sobie Griffa, gramy Griffem, klikam z graj i wszystko, nie? W ogóle dawno nie ma aktualizacji w grze, tych Fański Jumping czy Brawl Stars. Nie pamiętam, żeby jakaś ostatnio była normalnie. O, dobra, ale oni mają sposób, ale musimy iść tam. No i dobra. Dobra, niech... Ojej, ja miałam zabijać, więc... I możemy to przegrać, ale ten... Ale Dynamite chyba będziemy mieć, tak jest. Ale po co już przegrywać? Jak mamy jedną misję zrobioną, to warto wygrać. Nawet jak się nie ma misji. Ojej, będzie. O 4 wygraliśmy. Zwycięstwo. Nawet jakąś misję powinniśmy mieć. No na Griffie. Sadzić. Zasadzić. Igor, pisze zasadzić. Jakby pisze sadzić, ale ja jakby nie skumałem. Dobra. Mamy na nokaucie. Wygraj. O, dobra. Wygra. Mamy wygrać. Więc myślę, że wygramy. Mam taką nadzieję. Na kiełku może. Dawno tarą nie grałem, a w ogóle dawno nie grałem przez chwilę. Ostatnio najczęściej gram Rafsem. No wąki. Sadzić ma no wąki. Jak chcesz, Igor pisał. Dobra. Tu mamy Maxa, no niestety, no. Wiedziałem, że... A to dobra, bo to nie napad jest. Chyba się zmieniło wydarzenie w ogóle. To nie napad jest. Znaczy nie napad, tylko... Nie, napad. Nie, knockout. To, bo to jest napad, nie? Dobra, tam sobie weźmiemy. Dobra, ogólnie kiełkiem mi się słabo gra. Tak trochę. Tam jest Rico. Tam mamy, oni sobie wystrzelili się. My tutaj mamy... my tutaj zadajemy te obrażenia. Ale chyba nie dogonimy ich, tak mi się wydaje. No niestety, nie dogonimy. Chociaż, nie no, raczej to potwierdzone. Tak jest. Tak jest. Niestety. Dobra. Mamy ten knockout? No mamy, tylko nie wziąłem tego. Nie ustawiłem. No jak tak często gram Rafsem, to raz. Mamy jakieś nowe na czacie? Może no bąki XD. Igor pisze, to już przeczytałem. Dobra, live trwa 34 minuty. Na razie. Dobra, zapomniałem o miniaturze. No a to potrzeba kompa raczej do miniaturki. Chociaż nie potrzeba. Nie potrzeba, ale nie byłem przygotowany dzisiaj, bo byłem dzisiaj jeszcze zajęty, pojechałem tam. Nie. Byłem zajęty po prostu dzisiaj. Nie miałem jakby na to chwili, ale myślę, że w następnym live'iku to już jakoś będą te miniaturki, nie? Dobra, zrobimy tą misję. Ojej, ale... 3 HP! 3 HP! 3 HP!
Gram na 3 HP i runda wygrana, koniec. O, dobra, wygraliśmy knockout. No i jaką mamy tutaj nagrodę? Hobby Big Box. Czy to jest Big Box? Tak jest. Dobra, trzeba jakieś zaklęcie zrobić. A nie, zaklęcie to wiadomo jak się skończyło. 43 żetony, monety, ciekawe. 12 do El Primo. Jak tak mówiłem widzowie, to właśnie, czekaj, powiem wam po to, może to tak się stanie. No niestety, jak tak mówiłem, to ostatnio trafił się Mortis, nie? Dobra, widzowie. Więc my przechodzimy teraz w pański jumping. Dobra, to czekajcie chwileczkę. Dobra, ja przechodzę. Ja przechodzę szybko. Jestem w pański jumping. Dobra. Jestem w pański jumping i rozpoczynamy grę. Rozpoczynamy grę w pański jumping. No, tak powiem. Wy oczywiście widzowie, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. No i lecimy z pański jumping. Dawno nie graliśmy. Dobra, gramy na Vikersund. Na Vikersund zagramy. Dobra. Więc rozpoczynamy bitwę. Czekajcie. Będzie mnie słabo słychać. Bo chciałam zrobić taki myk, ale to już nieważne. Kurde, jak się długo ładuje. Dobra. No, musimy poczekać. Ja sobie w tym czasie sprawdzę czacik. Jest coś nowego. Co to za gra? Igor pisze. No to jest pański jumping. To jest gra o skokach narciarskich, którą nagrywam na kanał od początku jakby mojego kanału. Pierwszy oczywiście odcinek nagrałem z Brawl Stars. Pierwszy z Brawl Stars nagrałem, drugi w Brawl Stars, trzeci już pański jumping chyba. O, dobra, Vikersund. Gdzie mamy? Tutaj mamy Vikersund. No i drużynowy zrobimy. Igor coś jeszcze napisał, bo mi teraz nie wyświetliło, nie? Coś jest? Muszę rozciągnąć. No nie, nie ma. Można rozciągnąć jeszcze dalej? Czy na pewno można? Dobra, jest to co zagra. I to będzie tak zostanie, nie? A nie, dobra, nie zostanie. Dobra, ale lecimy. Mamy 10 drużyn. No tak, ustawiałem sobie ostatnio. Oczywiście zaczyna. O, Niemcy już tak nisko tej klasyfikacji. Dobra, mam nadzieję, że nam dobrze pójdzie. I zobaczymy. Robert Lewandowski. Pierwszy skok. Czy będzie za HS? No wiatr ma taki sprzyjający. No jest za HS, jest. Chyba tak. No tak, za HS. Ładne noty. No i pierwsze miejsce Polsko obejmuje. Dobra, więc na razie jesteśmy pierwsi. Co? A dobra, bo ten, jak szczerze, że nie ma Polski, a to jeszcze trzeba tu odkryć, do góry wziąć. Dobra. Mamy kolejnego zawodnika, którym jest Dawid chyba Kubacki. Tak jest. Ile on musi skoczyć? 200 metrów. No. Może się wybić za późno i tyle skoczy chyba. Ale wiatr ma dobry. No, czy trzeba się jeszcze dobrze wybić, żeby był jakiś taki rekordowy skok? No, to nie było wybicie najlepsze. Ale wiatr mu pomoże. Czekajcie, Igor coś napisał. Gdzieś puściłem w kabinie, a przed kabiną i nie trzeba jej powiedzieć. Bóg to tak. No to nieźle. Dobra, rozpoczynamy. Rozpoczynamy kolejny skok. Jest to Piotr Żyła. No i rozpoczynamy. Ogólnie, ojej, ohoho, ale poleciał. Ogólnie, jakby Igor, to jak. Jakby czytam, jakby te wiadomości ciszej. 10. miejsce, co to?
Ja czytam te wiadomości dzisiaj, bo ten. Bo. No po prostu, nie. O. Dobra, co? Nieważne, po prostu tak będę dzisiaj czytał. No i kamienic dokładnie się odbił. Nie najlepiej, ale wiatr. Nie no, sprzyja mu wiatr. Jak teraz zajmiemy 8 miejsce, to ja będę w szoku. Nie no, naprawdę? Naprawdę? Ojej, i taki jeden skok Piotra żyły. Wywiad z Piotrem żyło tymczasem. Piotr się śmieje. W ogóle nowym trenerem Polski został ten, Tomasz Czurmiszler. My szybko pominiemy. Austriak został nowym trenerem. Jakie to skrót. Dobra, nie wiem czy... A dobra, obejrzymy kto wygrał. Dobra, tutaj jest Japonia. Kurde, jakby Japonia wygrała, to by było fajnie, bo nie wygrała czasami. Oczywiście czwarte miejsce, Austria oczywiście na razie prowadzi. No teraz pewnie Austria, tak jest. Tu jest rywalizacja, tak jak na igrzyskach pomiędzy Austrią a Słowenią. To wygrał Austria. No i dobra. Tu mamy prezentację skoczków, znaczy podium jakby. A wy widzowie, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę pod tym live'em. I wbijajcie do klubu jak chcecie z Brawl Stars, chociaż teraz nie jesteśmy w Brawl Stars, jakby nie. No to ten. No to my sobie jeszcze. No to wbijcie po prostu, wbijcie. Nie wiem, o kurde, co to jest? A dobra. Okej. No wiem jak się to robi. No i co? No co jest? To wiem jak to się robi. Aha, dobra, musiałem wyjść. Stworzymy sobie jakąś skocznię, widzowie, dawaj. Ostatnio stworzyłem taką. Jak ten. Jak za bandę by leciałem prawie. Lecimy za bandę, a to w jakimś innym odcinku, to trzeba było odcinku zrobić, nie? Trzeba zrobić skocznię K200. Trzeba zrobić na najbardziej strome. Najbardziej strome, no chociaż nie, no już w kącie jest 60, musi być tylko. Więc tam i tak nie zaliczy. A dobra, i tak to trzeba zrobić. Tak będzie mniejszy, bo trzeba ten, trzeba najazd wydłużyć. Przejść trochę do góry. No i dobra. No to jest do 200. I co, dalej nie idzie? Dobra, muszę przybliżyć, ale by w ogóle laguje. To chyba dawno w tą grę nie grałem do tego. No, jest 200. Było 220 maksymalnie. Nie, 215,5 było, no. Dobra, ja bym tu... Nie no, najazd jest dosyć dobry. Bym zrobił... te parametry zrobić. Tu, dobra. Wszystko na najkrótsze, a to będzie tak wysoko lecieć wtedy. O, jeszcze wiem, co musimy zrobić. Co musimy zrobić? Ojej, musimy tam dojść w ogóle. Tak jest? Co tak do góry? Nie będzie nam wtedy wylatywał. O, mam pomysł. No. A czy wtedy skocznia się nie przesunie? Nie powinien, ale kto wie. Kurde, nie uda się to. A może? A dobra, załóżmy, że tak. Daleko jest. Mam dobry wiatr. Pewnie, że tak jedzie 130 na godzinę. Ile to się sekund tam musi jechać? No patrz, odbijemy się tak. Mamy skok za HS. Nie? Uuuuj. O, wylądował. Aż do góry poleciał. Myślałam, że będzie taki upadek, ale zjechał. Aha. Igor znowu napisał. No i dobra. Mamy kolejny skok. Może jakby to było tak, że można było... No, nie policzyłem, ile się jedzie.
Dobra, teraz spóźniliśmy 129 na godzinę. Teraz nie widać już tych kresek prawie. No teraz się wywalił, ale ja chciałam zrobić takie coś, że jakby on wjeżdża, da się to jakoś, no nie, nie da się. A może? O, teraz, tak jest, no. Teraz będzie fajnie. Zobaczymy ile się jedzie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, no 11 się jedzie tak. No, ładnie leci. Ależ po złoto dla Polski poleciał Kamil Stoch. Wow. No to ładnie się odbił. Co to jest za dziura? Jakaś dziura w skoczni? Dobra, ja bym zrobił. Co miałem zrobić? A, dobra. Podwyższymy sobie na maksa belkę. Teraz trzeba się odbić dobrze. Trzeba się odbić dobrze i zaraz zobaczymy, co z tego będzie. No i dobra. Odbijamy. No jest dobrze. Ja chciałam trochę później. Prędkość jest dobra. Nie widać już czerwonych? Nie, widać jeszcze było. Ale śmieszne. Jak on tak tą bandę tak jakby raz wjeżdża. Kurde, miałem zrobić znowu. Dobra, teraz skaczemy sobie. Spróbujemy stąd gdzieś skoczyć. No, trzy. Cztery. Dobra. Co? Przeskoczyłem. W ogóle zobaczymy, ile skoczymy. Ojej, oj, jeszcze z upadkiem. Uhu, co to było? Co to było? Ale on jakoś tak przeskoczył. To, dobra. Bo ja teraz chcę zrobić. To trzeba zniżyć do maksymalnego poziomu. Tak trudno. To się zniża w ogóle. Nie wiem, czy ja mam coś z telefonem, czy co. Ale chcę teraz to tak cofnąć. Może to trzeba. Oj, 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 oj. Też się. Nie. Jakoś tak tego nie zrobimy. O, coś mam. Dobra, wychodzę chyba z tego. K200 się skocznia nazywa. A jakbym tak zrobił w skocznie K30? Ma 200? O nie, nie będzie mieć. No i tak będzie jakoś. Próbujemy to. Już nie będziemy próbować zrobić przy bandach tym. Tego takiego, wiecie czego, bo mówiłem chyba to wam, że żeby tak za bandę poleciał jeszcze przy skoku, bo przy wypadku w sumie też by było śmiesznie, ale ale już tego nie próbujemy. Dobra, jeszcze tego nie przesuwam. I tak będzie tyle samo pewnie skoczy. Chociaż zobaczymy, jakie różnice są w ogóle pomiędzy prędkościami. No, zaraz przy progu się zbliżamy. Ojej, oj. Różnica prawie żadna. I w bandę jeszcze wleciał. Dobra, tylko trzeba się dobrze wybić w sumie. Jeszcze dwie belki do przodu. Dobry wiatr, teraz tylko wybicie musi być dobrze. No i próbujemy to wybicie zrobić jak najlepsze. Ojej, oj. No, ui. Wylądował, co? Prawie wylądował. Ile mam procent? 86. Gdybym zrobił takie coś, a to chyba na następnym live'iku. Dobra, ostatni skok na tym. Z innej kamery teraz może. Spróbuję jakoś się dobrze wybić. O, ale chyba wiatr ma. A dobra, co tam wiatr? Ależ on leci wysoko i ląduje i nie wylądował. Ojej, oj, no złamanie, złamanie. Poważne złamanie. Dobra, czekajcie. Ja wychodzę z tego. Exit, okej. No wychodź. Jakaś reklama. Dobra, szybko pominę, szybko pominę, szybko pominę, szybko pominę. Tak jest, dobra. Może nie szybko, ale... Dobra, zaraz z tego wyjdziemy. No i... No jeszcze sobie zrobimy jeden konkursik może. W Zakopanem może zrobimy.
No to w Zakopanym sobie zrobimy. No jak miałem z tego wyjść, no. No dobra, wychodzi, ale jakoś długo. O, jakoś tak to długo wychodzi. Widzowie, dobra, czas na sprawdzenie czatu. Nic nie ma. Innego już. Dobra, więc... Innsbruck. No Zakopany wolę, Zakopany. Tym razem indywidualne. Robimy sobie zawody. Teraz mamy godzinę, 20:15. 15:15, 20:15. W sumie... A dobra, widzowie, to ja mam... To znowu zapominam z tym, że ja wam jakby nie mówię, nie? Kiedy kończymy. Dobra. No ładnie ta skocznia wygląda, ładnie. Dobra, pierwszy Sawirżan Mominow, a trzeci już Polak. Jest to Jakub Wolny. W ogóle ma kaskę chyba jak Kilian Peyer, tylko on ma, ten ma jakby za krótkie ten. Za krótki napis. Skocznie fajna, fajnie się na niej skacze. Robimy challenge, że musimy skoczyć. Nie możemy skoczyć poniżej 140 metrów. Musi być przynajmniej 140, widzę. Taki challenge. Taki challenge mamy. Dobra. Na razie idzie nam dobrze, chociaż to pierwszy zawodnik. Może być w pierwszej dziesiątce. Jak wolny. Mamy teraz Stefana Hul. No, dłuższa lista niż od Jakuba Wolnego i... Dobra, on musi skoczyć 142 metry, a więc chyba Jakub Wolny prowadzi. Teraz nie będę skakał z tą kamerką, bo mamy challenge do roboty, chociaż można zaryzykować. Można zaryzykować. No, chwilę tylko, bo nie chciałem tak dużo ryzykować. Dobra, to taka sama odległość. Raczej... jaka różnica to jest? Jaka różnica pomiędzy nimi są? Chyba, że ktoś inny prowadzi. Spora różnica. Dobra, nie robimy z tą kamerką, bo challenge to challenge. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Też musi skoczyć 142 metry. No i zobaczymy, czy mu się to uda. I... Ojej, no nie skoczy po 140 metrów, więc trochę przegrany challenge, ale poleciał. No i 58 miejsce. Ostatni. No to są kwalifikacje dopiero. Na razie Jakub Wolny prowadzi. Jakby wygrał kwalifikacje, no to... Zobaczymy teraz, kto prowadzi. Teraz kto prowadzi. Jakub Wolny nadal, drugi Stefan Hula, więc... No dobra, i tak możemy trochę tak po prostu przywinąć. I Dawid Kubacki. Dawid Kubacki. Zobaczymy, jak on skoczy. Dobra, teraz jest challenge, żeby nie skoczyć... Nie wiem, ile skoczył ten Robert, więc... Zobaczymy zaraz. I to nie był najdłuższy skok. To nie był za 140. O nie, był. I egzekwo, chociaż w tej grze nie ma egzekwo. Ze Stefanem Hulą. Nie. Drugi jest. Skoczył krócej i... No to ciekawe. Gdzie był ten? Przecież tu był... Aha. 58. Gdzieś tu był ten przecież... Robert Lewandowski. O, jest, dobra, 37,5 metra. No to challenge, żeby nie skoczyć poniżej tego. Nie, no, dobra, to nic nie. Jedyna wpadka to tam nic. Piotr Żyła, no zobaczymy, czy ile on skoczy. No i wybicie, bardzo dobre. To idzie chyba najdalszy skok, ładnie leci. Rekord! Czyżby rekord? Myślę, że jakbym wylądował na dwie nogi, to by było bardzo blisko z tego rekordu. No i na razie jeszcze rekordu nie ma. Dobra, jeszcze są to kwalifikacje. No i dobra, teraz Adamus skacze. Adamus, zobaczymy, ile on skoczy. No i też wybicie bardzo dobre. Tak się to tak jakby laguje przy tym wybiciu. No i też ładny skok. Będzie drugi. 146,5 metra. No to ładnie. A ile ma ten pierwszy? 158,9. Piotr Żyła, 140. No to ładna nota. I teraz Kamil Stok nam pozostał.
Ojeju, ile on musi skoczyć? 149 metrów. No. Musi się dobrze odbić, to jest bardzo realne. Zobaczymy, czy się dobrze odbije. Ojej, no nie wejdzie. No, ojej. 43,5 metra skoczył. Ale pocieszenie jest takie, że nie jest ostatni. Nie, no ale szkoda. Ale kwalifikacja, pierwsza piątka, jakby to fajnie wyglądało teraz tak na żywo. Jest to taka tabelka w prawym dolnym rogu, nie? Żeby to tak fajnie wyglądało. 5 Polaków na pierwszych miejscu. I Jakub Wolny jest gdzieś dalej. Który on będzie skakał. Na pewno pierwszy z Polaków. A, dobra, bo to konkurs. Dobra. Dobra, więc już na konkurs będzie fajnie. Stefan Hula zaczyna. To piątkę mówię. Piątka ostatnich skoczków pierwszej serii Polaków wszystkich. No i ładny skok. Będzie pierwszy. 39,5 metra. Mógł jeszcze trochę polecieć dalej. Chyba. Chociaż nie chciałam ryzykować upadkiem, bo by nie wszedł pewnie do drugiej serii. Polak i tak prowadził. 142. Aleksandra zniszczyła metry. Dawid Kubacki. Dobra. No i jest. Ma taki, no, taki średni wiatr. Średni wiatr. I rozpoczynamy. No, wybicie. Takie bardzo dobre. Bo nie celujące. Ale z upadkiem. Z upadkiem. No, 30 będzie? Będzie. O, to dobrze, że będzie. Raczej wszyscy się Polacy zakwalifikują. Tak mi się wydaje. Bo jest 50. Tak? No tak, 50. Dobra. Jest teraz Jakub Wolny. Jakub Wolny. I rozpoczynamy. Oj, rozpoczyna skok. Tak, widzicie, oj, tak faluje tymi nartami. No, raczej, nie no, wejdzie. Do 20 raczej powinien skoczyć. Na 12. No, czyli te skoki dzisiaj były tak... Na pewno w telewizji by były dobre. W telewizji by były dobre, ale... dobra. Odżyłaś ten nam został, którego w ogóle tam nie widać. Może nie dyskwalifikację wprowadzili, ale raczej by była aktualizacja. Wiesz, to by było trochę słabe z dyskwalifikacjami. Ładne wybicie. No i dobra. No słabe by to było. Oj, ładny skok ładny. Adamusa. 151,6 punktu. 146 metrów razem. No i dobra. Na czwórka Polaków na pierwszych miejscach. I czy będzie to w kwalifikacji powtórzenie? Oczywiście nie, było ten. Bo będzie piątka, ale my nie skaczemy Aleksandrem Zniszczołem. Czy nawet szóstka będzie. No ładne wybicie Piotrka Żyły. Na pierwsze miejsce raczej nie, ale o, jeszcze jest taki ten telemark taki. No w dziesiątce będzie. Siódme miejsce, no to bardzo dobre. Bardzo dobre miejsce. Piotr Żyła ma brodę. Pierwsza czwórka. A nawet nie w piątka. Klemens Murańka, Aleksander Zniszczał, Stefan Hula, Adamus. No, polskie podium powinno być. No nie, znowu reklama, czekajcie. Tak, muszę chwilę zablokować. To dobra, mamy. Dobra, lecimy. Z kolejną rundką. 25 chyba był ten Kubacki po pierwszej serii. Chyba tak. Tak jest, 25. Skoczył 140,5 metra. Ale z upadkiem. Więc... ten skok był taki mało zaliczany. Ładne wybicie. Będzie daleki skok, dłuższy niż w pierwszej serii. Ale z upadkiem. Z upadkiem. I które doda miejsce? Ale drugie miejsce jest. No i drugi raz upadek. RTI Agro prowadzi 131,5 metra w drugiej serii. Bo jaką on ma notę? No zaraz zobaczymy. Raczej powinna być zaraz jego nota. No i dobra. Ten. To teraz Jakub Wolny. Jakub Wolny, ładne wybicie. Oczywiście lagi przy progu. Szkoda. I ładny skok. Ładny. Więc raczej podium powinno być. Chociaż ta taka nota, no jak... Może to nam w grze wystarczy. A ja RTI Agro 249 RTI Agro ze Estonii. Piotr Żyła.
Zadrżyła. W ogóle, który jest jak wolny teraz, ciekawy. Sprawdzimy też sobie po skoku, bo po prostu chcę zobaczyć podium polskie w Zakopanym. To było najlepsze wybicie konkursu chyba. No, jakbym wylądował na dwie nogi, tak się wahałem, widzowie, ale stwierdziłem, a dobra, dobra, chyba Piotr Żyła to wygra. A jak nie, no to wygra to Polak. I ten skok był bardzo daleki. I zobaczymy. Zaraz Stefan Hula. Stefan Hula. Miałem jeszcze zacząć tam Jakuba Wolnego, ale myślę, że będzie piąteczka. Dla Polaków pierwsza. No i dobra, teraz Stefan Hula. No to wybicie nie było takie za dobre. Czy będzie na podium? No nie, skoczył 120 ponad metrów. 25,5. No i ja daję mu to 9 miejsce w tej chwili. No w 10 będzie, w 10 będzie. Na pewno Polak wygra, nie będzie całego podium. Ale teraz pytanie, kto, jaki Polak? Czy Adamus czy Piotr Żyła? Raczej Adamus. Wiatr ma coraz lepszy i musi skoczyć 139 metrów, ale chyba teraz więcej przez ten wiatr. Wybicie konkursu chyba. Wybicie konkursu. Ląduje na dwie nogi chyba. No. Niepotrzebnie lądowałem na dwie nogi, ale jest wygrana. Bo rekordu nie było tam. Mój rekord to chyba 150 metrów w Zakopanym. Zaraz zobaczymy. Jakub Wolny. Piąte miejsce. To brawo. Yukiya Sato trzecie. Andrzej Laniszek czwarte. Yukiya Sato, to spora przewaga Piotra Żyły nad Yukiya Sato. Tam już nie patrzyłam Andrzeja Laniszka, bo to teraz podium po prostu zobaczyliśmy. Czekajcie, muszę znowu. No i dobra, widzowie, ja wam dziękuję za tego live'a. No i mam nadzieję, że wam się spodobał. Oczywiście dajcie subika i łapkę w górę. No i kończymy dzisiaj naszego live'ika. No i skończyliśmy wygraną Adamusa. To ja się żegnam, pozdro, elo.